W dniach 3 i 4 lipca trenerzy oraz zawodnicy klubów sportów walki Satori Jawożno Łukasz Proksa, Marek Tarabura, Bartosz Machna, Dawid Kajdy, Aleksandra Masternak oraz Patryk Urban reprezentowali nasze miasto oraz kraj w mistrzostwach Europy Judokata, które odbyły się w podwarszawskim Józefowie. Podczas startu bardzo cieszyła wysoka forma naszych zawodników. Było to konsekwencją naprawdę bardzo ciężkich, przepracowanych ostatnich miesięcy. W ciągu trzech miesięcy stosowaliśmy w Płarze Polski, w Mistrzostwach Polski i w tym finalnym turnieju Mistrzostw Europy. Jako pierwsi na macie stanęli trenerzy Bartosz Machna i Dawid Kajdy, rywalizujący w konkurencji Nagenokata, zawierającej 15 rzutów podzielonych na 5 serii, w tym rzuty ręczne, rzuty biodrowe, rzuty nożne, rzuty poświęcenia z upadkiem na plecy oraz rzuty poświęcenia z upadkiem na bok. Sportowcy naszego miasta nie zawiedli i po udanym występie sięgnęli po swój życiowy sukces zdobywając brązowe medale. Drugą parą na macie byli trenerzy Łukasz Proksa i Marek Tarabura w konkurencji Katame no Kata, skład której tworzą chwyty podzielone na trzy grupy po pięć technik takich jak trzymania, dźwiganie oraz duszenia. Nasi zawodnicy po bardzo wysoko ocenionych pokazach zajęli historyczne trzecie miejsca. W mistrzostwach Europy Judo Kata debiutowała para młodzieżowców klubu sportów walki Satori Jawożno, Aleksandra Masternak oraz Patryk Urban. Startujący w konkurencji Nage no Kata Jawożnianie, pomimo dużej presji związanej ze startem w zawodach tej rangi, na macie prezentowali się jak para weteranów. Po znakomitym występie zdobyli tytuły wicemistrzów Europy. Przy mocno obsadzonej kategorii wystartowały tylko cztery najlepsze pary. Po dobrym występie, dobrych notach od sędziów zdobyliśmy tytuł wicemistrzów Europy. Razem z Aleksandrą wracamy po kontuzji. Po udanym starcie w Mistrzostwach Europy, planujemy następne starty w Mistrzostwach Polski. Tytuł ten nie byłby możliwy dzięki trenerom, którzy poświęcili nam swój własny czas, żeby nas dobrze i godnie przygotować do tego startu. Zdobyte doświadczenia w tak ważnej imprezie sportowej z pewnością zaprocentują jeszcze wyższymi lokatami w zawodach krajowych i międzynarodowych. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.